Co dzisiaj robimy? Kawę, herbaty. Ja miałem dzisiaj taki sen z tym odprzodu, teraz się przypomniało, jak mogłeś. I moja przygoda z takim światem samochodów i ich tuningu zaczęła się od premiery. Jak wymyślili koło. Ja go całuję. Masuję tutaj, wiesz, stopy. Z tym, że nie wolno tego mieć, dlatego tego nie pokazuję, nie? Taki mały jest i słaby. Nie, on nie jest mały i słaby. No, może mówisz to o czymś swoim innym, ale... Mamy tunel. Tunel się zapełnia. O, tunel się zapełnia dosyć szybko. To jest rura, którą będzie płynęła ciecz wchodząca z silnika do chodnicy. Johnny Walker. Przepraszam bardzo, a czy ten samochód będzie sprawny, albo szybki może, albo będzie, czy będzie palił paliwo? Może taka zagadka. Gdzie się kończy Lancer, a gdzie się zaczyna Fiesta? Marcin, właściciel firmy Schaeffler Rally and Racing, on jakby mocno pod siebie zrobił ergonomię tej klatki, tak. Ale faktycznie jakby ty mnie zdecydowanie skierowałeś na ten tor tył od Lancera, nie? Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout, no. Siema. Siema, dziękuję, że mam odźwiernego. Powiedz, jak pójdzie jakoś? Nie. Nie, chyba będziesz musiał pomóc. Dobra, to wyjazd. Stopka. Dobra. To ja sobie już poradzę, tu trzymaj, nagrywam. Proszę bardzo. I teraz będzie gleba. Tak, właśnie. Wrócili odpowiedniej ilości piasku i nie ma czerwonego dywanu. No właśnie. Kurde. Są minusy. O. Dobra. I już. Ej, proszę. Nie ma problemu. Widzę, że kurwa to miejsce przyciąga kulawy, co? Jestem bardzo, chciałem być w ekipie awalowej, że zostałem kulawy. Nie dałeś rady się wkręcić drzwiami, bo wszystko się do nas okno. Znaczy, ja będę nagrywał. Że jesteś jakby prywatnym kamerzystą. No. Siema, ja jestem teraz kierowcą. Prywatnym kierowcą nawet. Marka poznałem poprzez Janka, czyli właściciela STI. Poczekaj, bo mi się ostrość rozjechała, potrzymaj to. Czy nie potrzebujesz jednak kul? Ty, ale ktoś ci założył rękawiczkę na nogę, nie wiem, czy to ważne. Dobra, to już wszystko wiem. A Marek teraz jest ostatnio we wszystkich ważnych momentach mojego życia. Zamanie nogi. Tak nie, na... przy tym nie. Pierwsza, najważniejsza rzecz to zakup bazdy. Okej. Druga rzecz to zawiezienie i odebranie ze szpitala. I tak dalej. Okej. To odczuwam trochę zazdrość, no ale trudno. No cóż, dziękuję, nie chciałeś. Dziękuję, no. Że może mnie wyręczasz z tego. Jest. O, mamy dla ciebie wózek stary, mamy taki podzwonie, nie? No właśnie liczyłem na taki wózek, no dawaj. To spod tyłka? No faktycznie jest. Nie do końca sprawny ten raczej. No, nie udaje. No dobra, mam pasy. Boli cię to? Nie, mam dotąd, możesz stukać tutaj. No myślę, że nie będę cię nowa. Jakie kambery są. Trochę mi to o dupę ociera, ale... No nie, to niestety tak jest, no. A on tutaj coś chyba kamber jeden siadł, bo się koło zaparło. Być może jest dlatego u nas na serwisie. Okej, no dobrze. Możesz sobie powiedzieć kółko. No. Musisz zrobić geometrię w tym momencie. Widać, że nie masz doświadczenia, no. Cześć, trzymaj się. Znaczy, widać, że nie robiłeś tu geometrii. Co dzisiaj robimy? Kawę, herbaty. Kawę robimy? Nie, na razie mówisz, za tydzień już będzie was do mieści. Ja go całuję. Masuję tutaj, wiesz, stopy. Ty masz tu prawie palce! Ty masz do końca gips, a to cię boli. Kurwa, weź! Sorry! No, od czego zaczęła się twoja motorsportowa historia? Tuningowa motorsportowa. No, bo ja jestem... 28. Ja jestem, wiesz, starsze pokolenie. No już bardzo starsze. I moja przygoda z takim światem samochodów i ich tuningu zaczęła się od premiery. Jak wymyślili koło. Wcześniej. Ja je wymyśliłem. Ona się zaczęła stare od premiery w kinach pierwszej części Szybkich i Wściekłych, nie? Okej. Tak, pierwsze w czym tam się zakochałem to w tych Civicach coupe, ale no szczęście te Hondy przeszły mi. Nie, gdzieś te Hondy jeszcze mnie czekają, po prostu nie dorosłem na razie do Hond. Ale ja się zakochałem w Suprze. To było oczywiste, nie banalne jakby motyw, ale tak było. A mój kupę się wtedy zakochał bardziej w tym Eklipsie. Bo był, wiesz, jego zielony, a mój pomarańczowy. Ale on kupił kalibrę, które zrobiliśmy, kurwa, na taki kolor jak ten Eklips ze wszystkim. A ja Forda Probe 2.2 Turbo. Stary, taka lotka na klapie, który to był rok. Ja nie wiem, który to był rok. Stary, ja miałem wtedy tylko 20 lat, nie? Stary, to idealnie można by było taki mem zrobić. Marzenie, oczekiwania, rzeczywistość. Tak trochę było, no.
Ja pamiętam, stary, ja wtedy nawet nie miałem igomatu z pawarki, jak robiłem tą podstawę do tej lotki, to nakupiłem w sklepie takich, wiesz, profili, nawet nie profili, tylko kształtowników pełnych w środku, kwadratowych, stalowych, 15x15. Pojechałem do jednego gościa, który na takiej pile taśmowej mi to pociął pod kątami. Pojechałem do drugiego, który mi pospawał z tego taką podstawę i na końcu dodałem do chromu, stary. Ja myślałem, że kupiłeś po prostu jakiś kilogram gipsu i trochę maty szklanej. Miałem ograniczoną wyobraźnię wtedy. Ja zawsze robiłem rzeczy z metalu. Od razu walczył metalowe. Z masą, żeby za dużo gipsu nie dało. Dobrze dociążony tył był w tym problem. No. Tak, Robert 2-2 turbo, 20 lat. Skoro już nacisnąłem rek, to nagrywamy, co? Proszę. Dobra, to. Dobra. Siemanko, tu Radio. Wy jesteście na kanale Radio Flatout. No, a tam jest... Ściana! Tam jest zaplecze. Tam jest zaplecze tajnej siedziby Avalon Xtreme Racing. Dobra, a tu jest jeszcze Marek. Marka przed chwilą poznaliście już. No, a przed nami jest... Co jest przed nami? Jak to? Łódź! Łódź! Kurde, poczekaj, bo za blisko jestem. Odsuniemy cię z tym fotelem. Jest to w standardowej pozycji. Dobra, to weźmy się, odsuńmy. To może ci potrzymam kamerę. Nie! Idealnie pasuje. No. Kobyłka rajdowa, czyli te jako kobyłki, co ci mówiłem, no za wysoko trochę. Za wysoko? Tak. Tego? No. Jaki wymagający w ogóle, nie? Mi się w dupie poprzewracało trochę. No. Bardzo dobrze. To co? Od tyłu czy od przodu? No bo zaczynamy od podwozia, jakby nie patrzeć. To ja miałem dzisiaj taki sens z tym od tyłu, od przodu, teraz się przypomniało, jak mogłeś, nie? No dobra. To dzisiaj o twoich snach czy o fieście? Mogę snach, nie, o fieście, tak? No dobra. Znowu. No dobra, no tak, no bo mamy już dosyć tak, dużo rzeczy. Mamy dyfer, dyfer jest z elektryczną blokadą, tutaj wychodzi z niej instalacja. Będzie działało to na tej zasadzie, że tam są wmontowane dwa dodatkowe elektryczne silniki i po prostu w momencie, kiedy będzie mi brakowało trakcji na jeden z kół, to ten elektryczny silnik będzie dokręcał to koło, które ma lepszą przyczepność. Z tym, że nie wolno tego mieć, dlatego tego nie pokazuję, nie? Także ja chowam tą styczkę. Dobrze, ale ten... wiesz, że ktoś mógłby nie skumać, że to jest żarcik. Żarty jak są takie oczywiste, to nie są śmieszne przecież. Wiesz, tu tyle nienormalnych pomysłów weszło, że ktoś mógłby uwierzyć, że to też jest jeden z nich. A ja bym chciał mieć taki elektryczny napęd. Nie, no super. Dobra, ale do meritum, bo to będzie znowu trwało pół godziny. Mamy tunel. Tunel się zapełnia. O, tunel nawet się zapełnia dosyć szybko. W tunelu jest już wał. Prototyp właściwie wału. Jest wał. Okay. Maciek stwierdził, że chce koniecznie jednoczęściowy. Ja szczerze mówiąc... Wbrew opinii wszystkich ludzi, tak. Z którymi na ten temat rozmawiałem. I mojej również też. Nie, ty zaraz się zgodzisz z tym. Znaczy ja się trochę zgadzam, bo mi się podoba coś, co jest odkrywcze, ale rzeczywiście tu jest dużo problemów, bo ten wał jest dosyć długi. No jest. Ale w seryjnym Lancerze on ma dwie podpory. Tak. Ale jest dłuższy o 16 cm, to jest o 16 krótszy. I tak zdroworozsądkowo byłoby zastosować jedną podporę. Czyli jakby to... No ja bym też tak zrobił. Pyknąć ją sobie w połowie i on był wtedy niezniszczalny. No nawet nie w połowie, tylko fabrycznie, gdzie wychodzi pierwsza podpora. To tak by było, no, powiedzmy, jedna tak, trzecia. No wtedy można dorobić tylko drugą część wału, a przed nią zostawić seryjną. No i generalnie wiesz, no jakby ja się upieram na jednoczęściowy wał z tego powodu, że po pierwsze trochę to jest etap przejściowy, bo jak on się sprawdzi, to zrobię taki sam, tylko że aluminiowy. To jest taka misja. A po drugie jest, wiesz, jakby znowu zostawiamy sobie furtkę wyjściową, bo ten wał będzie miał takie zabezpieczenie mniej więcej na tej wysokości, że gdyby się urwał, to żeby został w takiej, wiesz... W klatce. W takiej klatce, żeby nie urwał tam nóg albo innych ważnych rzeczy. Możecie wpisać teraz na YouTubie jakieś filmy typu driveshaft fail. Tak, albo Explosion. Ostatnio widziałem karbonowe, co zrobiło furze na świecie. No, to tak generalnie, o ile jak sprzęgło wybuchnie, to przynajmniej jest już po wszystkim, no to tutaj jeszcze musimy się zatrzymać, więc to jeszcze cały czas napieprza. Więc... Tak, także ta klatka, ona będzie miała taki kształt i takie mocowania i będzie w tym miejscu, w którym wypada pierwsza podpora oryginalnego wału. Więc jeśli to rozwiązanie się nie sprawdzi, to bez przebudowywania karoserii jestem w stanie założyć wał z jedną podporą, ale powiem, dlaczego ja uważam, że to będzie działało. Dobra. Bo zupełnie oczywistą informacją pewnie dla wszystkich jest to, że wał napędowy z krzyżakami
Tak, kardana to się nazywa, tak? Nomenklatura taka, no taki no, przeguby tak. Kardana, no. To jest jakby element, którego jedna część ma zmienną prędkość, nie? Także prędkość na wejściu i prędkość na wyjściu jest zawsze taka sama, natomiast środkowy element ma swoją prędkość zmienną, czyli on chodzi w, w, w. I uwaga, działa to bez żadnych wibracji, jeżeli jest spełniony podstawowy warunek, czyli po pierwsze, znaczy, no dobra, kilka podstawowych warunków, ale kilka jest oczywistych. Ale wiesz co, poczekaj, wytłumaczymy dlaczego tak jest, bo ktoś mógłby... Musisz zrobić do tego animację, no co, na palcach pokazać, że jak coś nie, się kręci, no, no tak, trzeba to... wytłumaczyć, że po prostu, no, przez to, że tutaj jest krzyżak, no to on się w pewnym momencie zgina, tak? No tak, tak. No, no i przez to jest inna... Łatwo sobie wyobrazić, zresztą, kurde, no wiesz, jakbyś się ruszył z tą kamerą, gdybyś nie miał połamanej nogi, to bym to zademonstrował na żywo, stary, no. Tak, chwycimy, widzisz to tam w tej kamerze? Jak tu będziemy kręcić, to teraz widać, że ja na przykład staram się to kręcić z równą prędkością, a prędkość tego działa skokowo. I to tak po prostu jest, to się kręci z równą prędkością, a to zmienną. I jeśli, teraz musimy wrócić do fiesty. I teraz jeśli kąt między tą flanszą, on tu jest oprócz tego mały, bo on tam wynosi około 2,5 stopnia, to jest naprawdę mało, nie? 2,6 dokładnie, nawet z taką dokładnością zmierzyłem. Jeżeli kąt tej flanszy będzie taki sam do tej części wału jak z tamtej strony, to wyjdzie na zero, nie będzie żadnych wibracji. I tak zrobiłem. Zobacz jak to wymagało przerobienia łap, bo fabrycznie tak w flanserze nie jest. Ten dyfer musiałem bardzo mocno opuścić tyłem, żeby ten kąt w stosunku tego wału był taki sam jak jest względem transferu tej części. Bo generalnie w flanserze wał w ogóle nie idzie środkiem samochodu i tak naprawdę on idzie taką S-ką trochę, nie? Z tego co kojarzą się to... Dlaczego, nie? Po co to zrobione jest? Nie wiem, no ale tak jest, że on jest tam... A może katalizatory w seryjnym samochodzie? No coś tam musieli schować gdzieś. No tak, tak. No tak. Przy długo owale, ale no nic, ja wierzę w ten wał, no. Ale ponieważ wiem, że czasami takie nowatorskie rozwiązania jednak nie działają, to zostawiam sobie backup w postaci już przygotowanych mocowań i tak dalej, na wał z jedną podporą. I słusznie, ja teraz mogę wam opowiedzieć, jakie ja mam z tym problemy, bo to jest wszystko fajnie, jeżeli rozkminiamy... Jeżeli by było w Maździe, to by działało, a jak tak. W Fieście, to by nie działało. No, tak. Bo na przykład w wspomnianej Maździe jest tak, że przede wszystkim ten wał jest dużo krótszy, bo tam jest jednoczęściowy bez podpór. No i druga rzecz jest taka, że wał jest połączony, przepraszam, dyfer jest połączony ze skrzynią taką płytą, więc to wszystko razem pracuje. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że silnik w Maździe no jest zdłużny, więc ta inercja silnika... Taki mały jest i słaby. Nie, on nie jest mały i słaby. No, może mówisz to o czymś swoim innym, ale może na pewno nie o silniku w Maździe. W tej Maździe. Tym bardziej, że moja Mazda się okaże szybsza niż twój Lancer. Nie mam Lancera. Wyobraź sobie, że nie mam Lancera już. Już nie masz? Nie mam, sprzedałem. Lancer się sprzedał stary w godzinę czasu do pokazania się ogłoszenia. Naprawdę? Tak. Ktoś go wziął jako pomnik motoryzacji? Nie, jak już nauczony prędkości samochód. Dobra, dobra, ale o czym ja mówiłem? No właśnie, o tej inercji. No tutaj jest tak, że inercja silnika jest taka, że on działa tak przód z tył. Więc nawet jeżeli to wszystko będzie betonowe, no to gdzieś ta inercja będzie i będzie próbowała giąć ten V. Więc nawet ja rozumiem, że wszystko jest tu przymacowane stało, bez żadnych poduszek i tak dalej. To ja tylko ale jakaś znaczy, że ja się siła... nie zgadzam z tym, co on mówi, nie? Ja tak uważam, że tak nie jest. Znaczy uważam, że jest ta inercja, ale ona nie ma wpływu na ten temat. No, pokażę. Się okaże. No, tak czy inaczej zostawiamy sobie takie w każdym nie miejscu w tym samochodzie. Szanse, żeby wrócić do bardziej tradycyjnego tak, rozwiązania. Tak, tak. Dobra. Następne fajne rzeczy? Tak, przechodzimy, bo o tym wale już chyba z 10 minut było. Patrz to, stary. I kolejne rurki. Prawdziwa hydraulika. Rozumiesz? No. Tak. Także zademonstruję może Tomek. Przepraszam, ja że spróbuję uderzyć. Powinno pasować. To jest rura, którą będzie płynęła ciecz chodząca z silnika do chłodniczy. Johnny Walker. Ale nie będzie płynęła tam wcale żadna woda. Ani płyn chodzący. Bo powiedziałem, że płyn to nie. Tak. Olej chodzący będzie tak. Płynął. A o tym już mówiliśmy. Ten sam z Lancera. Ten stary, sam z Lady. Po dwóch sezonach. Przez szmatkę przesączony. Ale najważniejsze, że jeszcze jest ten płyn, który czyści cały układ. Tak naprawdę będzie miał co wyczyścić i dopiero płyn. No, a teraz w ogóle możecie zobaczyć, że ten ogromny tunel, który wydawał się, że on jest przeogromny. On się bardzo, bardzo, bardzo szybko zapełnia. Bo też trzeba wiedzieć, że te rury tutaj będą dwie. Tak. To jest jakby zasilanie powrót. Tutaj jest na razie jeden
jeden przewód paliwowy, to też jest metalowa rura, ale no, też będą dwa. Będzie trzeci przewód metalowy od akusumpa, czyli też tam będzie szedł. Będą szły przewody hamulcowe, które też w ogóle nie będzie w kabinie, to idą tutaj. Będą szły dwa przewody od wspomagania, czyli powrót jakby i zasilanie. I jeszcze będzie szedł przewód od centralnego dyfra, od pompy, która też jest z tyłu. Także w tym tunelu to nie zmieści się już nic poza termicznymi izolacjami, nie? No dobra. I teraz tak, skoro już ogarnijmy ten tunel do końca. Ogarnijmy ten tunel do końca. Powiedz mi, jak to będzie zabudowane. Czy te wszystkie rurki będą tak na wierzchu, czy może jakoś inaczej? Pytanie, wiesz co, jakbyś nie wiem, co prowadzi. Pytanie retoryczne to się nazywa. Pytanie na śniadanie. Przepraszam bardzo, a czy ten samochód będzie sprawny, albo szybki może, albo będzie, czy będzie palił paliwo? Jedno jest pewne, na pewno będzie wolniejszy od Mazdy. No słuchaj, no nie chcę ci sprawiać na razie przykrości, bo jeszcze teraz jakbym tak, wiesz, tutaj cwaniakował, że nie będzie, stary, ja po prostu... Zresztą sam zobaczysz, poczujesz to, niebawem. Dobra, w tej chwili powinna tam być wklejona miniaturka Mazdy, szczególnie tej, co przywiozłeś, że to jest bardzo szybkie auto. Tak, dokładnie. Bardzo szybkie. Ale stan w sumie podobny jest z tych samochodów póki co, nie? Trochę tak. A już jest Mazda szybsza. Zobaczysz? No pewnie. Tak mniej więcej jakby, wiesz, nie? To jak już trzymasz tą rurę, to opowiadaj, jak to będzie zamknięte. No dobra, no będzie to zamknięte, bo jakby liczę, że będę mocno w niedomasie, czyli że będę musiał doważyć ten samochód, więc nie będę oszczędzał na takich rzeczach, na jakich musiałem oszczędzać w lancerze, czyli wiesz, jakieś tam leciuśkie osłony z plastiku i tak dalej. No i w planach mam środek w ogóle zamknąć płytą aluminiową, która będzie szła od samego wózka, będzie zamknięte to wszystko, jest taką częścią jakby splittera osłaniającą też... Dyfuzora, przepraszam, tak. Osłaniającą ten dyfer. No tutaj już troszkę będzie plastiku, ale tutaj jak będzie podwójny wydech, to jakby to też będzie zamknięte takim dyfuzorem. Także raczej na gładko, nie? Mhm. Ewentualnie zastanowię się, czy boki tylko, no bo boki raczej zrobisz tylko plastikowe, jako osłony przed kamieniami typowo, nie? Takie wypełnienie. A w ogóle muszę się wtrącić. Ostatnio znalazłem super dawcę dyfuzorów za prawie nic. Złotych. A chodzi o materiał czy auto? Clio 3RS. Ma dyfuzory, które kosztują po 200 zł i one są z taką płytą, która się kończy prawie w środku samochodu. Ja miałem Clio 3RS. Nie miałem tam żadnego dyfuzora. Miałeś. Miałem tylko taki dyfuzor z tyłu. Chyba, że ty miałeś jakiś takiego zdzwonionego, zdezelowanego. Chcę się przyznać, od kogo go kupiłem, więc... Domyślam się, że pewnie od tego, co wszystkie samochody kupiłeś. Nie. A znaczy kilka nie kupiłem, ale tam właśnie też stamtąd. No. Nie, no jakby było takie, wiesz, w miarę kompletne jakby to Clio, nie? Miało taki tam faktycznie jakby ten zderzak, ale a dobra, nigdy nie właśnie. Nie, ale on jest fajny i fajnie zachodzi na zderzak i tak sobie rozkminiałem, że to jest super dawca, więc można później popatrzeć, zamiast coś kombinować od zera, no to można kupić za 200. I jest tego dużo, więc jak się zepsuje, to kupić można... kupić materiału za 100 zł, nie? I jakby zrobić z tego ten... No ja bym tam to wykorzystał, naprawdę. Za 200 to posiadam stan. No może da się tańsze. No dobra, czyli podsumowując, zwróćcie uwagę, że calutka podłoga, calutka podłoga w tym samochodzie będzie równa. Czyli nawet jak kiedyś stwierdzimy, że trzeba będzie pojechać na jakiś tor z prędkościami 120+, to będzie fajnie działać. Halo, rallycross jest do 150 na godzinę, także... Daj, do 127 wiesz. Chyba na prostej startowej. 150 parę na słomczynie, na końcu, prostej, serio. Naprawdę? No. Niesamowite. Mazda tyle nie potrafi? No. Nie no, Mazda tak by ci wyrwało jakby przy tej prędkości. Wyłączcie tam! To już na pierwszym wolnym treningu dojdzie do drobnych incydentów. Drobnych. Tor Modlin i pójdzie całym bokiem, tak. Tam się nie odpuszcza na tym zakręcie. Nie no, przejdzie, zobaczycie, Fiesta tam na bank przejdzie, nie? No jest tak wolna, że to nie jest trudne. Mazda musiała tam ostatnio szybko przechodzić chyba. Mazda na wklepany przyjechała bokiem. Stary, jak ty masz... tam nic koni, to wiadomo, że na wklepanym. Jakbym tam pojechał jakimś, nie wiem, bąkiem albo polajem, też bym szedł na wklepanym. Dwójka, o, patrz to, bez odjęcia. 4,5 dychy na szafie. Ale wklepane, no. Dobre. Się śmieję, a zobaczę jak będzie. To teraz jeszcze chciałbym pokazać wam, może taka zagadka. Gdzie się kończy Lancer, a gdzie się zaczyna Fiesta, bo naprawdę wyszło to mega sztos i
kurczę, wygląda to. Słuchaj, jak używasz... Nie, bez wskazówek! Słuchaj wszystko. Jak używasz określenia, że wyszło to, to by sugerowało, że to jest dzieło przypadku. Nie, a to jest, no, wiesz, jakby to mocno jest przemyślana. Nasza ciężka praca. No, no nie tylko nasza, no bo jakby twoja też. Bo ja tylko powiedziałem, gdzie ma być, no wy to później. Ale czyli tam ktoś to zaplanował. Wypił sobie całą śmietankę. No przepraszam, ale wydaje mi się, że razem ustaliliśmy, gdzie to ma być. Nie, no może. Ale faktycznie jakby ty mnie zdecydowanie skierowałeś na ten tor tyłu od Lancera, nie? Ja na początku byłem mega sceptycznie tego nastawiony i w ogóle jak słyszałem, że mam tu stawiać kawałek Lancera, mówię, co to za proto będzie, jak będzie miał mieć kawałek Lancera. A potem do mnie dotarło, no ale wiesz, wózki i silnik na to trochę jednak jest tego Lancera. No. Jakby nie patrzeć, genialne rozwiązanie, tak? Ustawiasz wózek w jakim chcesz wysokości. No naprawdę, jestem dzisiaj i uważam, że to była jedna z kluczowych, ważnych decyzji przy budowie tego auta. No. I kto to zrobił? Tak, Radzie, to prawda. I wyszło znowu na niego. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, która jest tutaj, a później go przewalimy przez dach na drugą stronę. To. Rolka z upadkiem na koła. Czyli ten silnik, co mówiłeś, napędzający tylne koła. No to co? Już wyjaśniłem, zdaje się. No tak, no to powiedz, dlaczego pompa paliwa jest akurat tutaj. Dobra, to jest jakby kontrowersyjne miejsce. Ja jeszcze nie zrobiłem tam mocowań i jakby nie zamontowałem tego, ale to jest pompa paliwa z filtrem paliwa. Zbiornik paliwa jest tutaj, tylko jakby z drugiej strony podłogi. No i teraz tak, pierwszy pomysł mój był taki, żeby to dać w komorze silnika. Minusy tego są dwa. Po pierwsze jest tam już dosyć ciepło i jakby turbiny, więc znowu jakieś paliwo, złączki, inne rzeczy, to tak średnio. A po drugie, no to naprawdę waży. No, to waży jakby bez paliwa, nie wiem, no kurde 2 kilo. A jestem o tyle zboczony, że nie chcę mieć 2 kilo z przodu, skoro wszystko wywalam do tyłu. I dlatego tak... No bo jeszcze była, wiesz, kwestia wymontowania tego, ale tak wyobrażałem sobie ten urywający się wał, nie? No. I to tak nie za bardzo. I doszedłem do wniosku, że tutaj wbrew pozorom jest całkiem bezpieczne miejsce, bo to ty... wiesz, co by musiało się stać, żeby ten dyfer rozwalił się na tyle, żeby rozwalił tą pompę? Urwana półoś. No urwana półoś, półosie są tu. No ale tak wiesz, ona się nie urwie przy przegubie, nie? Tylko się urwie w połowie i akurat będzie tak... No akurat, jak w połowie to tu, nic tam nie doleci, nie? Kurde, nie wiem, wiesz, podoba mi się, bo jest nisko, tak. Podoba mi się, bo nie jest w kabinie, jest z tyłu. Ale musiałbym to jeszcze sobie przetrawić. A co myślisz, żeby na przykład ją wrzucić tam jeszcze trochę dalej, a chociaż nie, tam strzały będziesz dostawał. Wiesz, co jeszcze mogę zrobić? Kupić taką złączkę 180 stopni i filtr będzie obok pompy i wtedy całość będzie równiutko, żaden z elementów jakby nie będzie. Stary, ale po co ten filtr robić tutaj? Filtr możesz zrobić w komorze i wyjść samym przewodem. Wtedy masz dużo mniejszy... dużo mniejszy tutaj device, będzie łatwiej też wymienić ten filtr i wtedy rzeczywiście to chowasz nad dyfrem i ja wtedy jestem spokojny. No to tak, masz rację, no to widzisz. To faktycznie jest tak, że już sam filtr bym odżałował w komorze silnika, bo on jest akurat lekki. Nie, no to wtedy jest... Znaczy są dwie opcje, albo robię jakby 180 stopni i tak jak są dwie pompy montowane, są nawet takie przejściówki specjalne dwóch pomp. Mhm. Ja bym tu zamiast jednej pompy zamontował po prostu filtr, nie? Mhm. Wtedy jakby też całe się mieści na tym, a jak nie, no to faktycznie zostawię tutaj tylko... Nie, ja bym przeniósł filtr, też byłoby mniej upierdliwe przy wymiarze. Poczekaj, sprawdzę jaki ma kolor. O, oksydowany na czarno, to może być. Okej. Okay. W moim samochodzie nie będzie nic oksydowanego na czerwono, lub niebiesko, lub złoto, lub fioletowo. W porównaniu z Lancerem. W porównaniu z czymkolwiek, co do tej pory miałem. Będzie czarno-biała fiesta. Czy my już w końcu obgadaliśmy wszystko, co jest z tej strony? Wszystkiego się nie da obgadać, ale tak, no. Czy jest tu jeszcze coś? Nie, no ja myślę, że wiesz co, no to chyba, wiesz, bo teraz prace trwają przy tym rurowaniu, no to przy przewodach hamulcowych, które notabene też będą stalowe. Mhm. Także nie, no myślę, że tu mamy wszystko, nie? No to też może warto powiedzieć, że na przykład miedź nie jest najlepszym materiałem na przewody. Ona jest dobra, bo jest tania i jest łatwa w obróbce. Tak, to prawda. No. Ale nie jest najlepsza. No wiesz co, kurczę, ja tam nie widzę jakoś specjalnie słabych cech miedzi, ale uległem tej twojej sugestii, że jednak stalowe, więc kupiłem stalowy, nie? A wiesz, poza tym, że jest trudny w obróbce, na szczęście jest już pomalowany, trzeba go malować, to ja nie wiem, jakie on tam ma specjalne zalety w stosunku do miedzi. No przecież to nie się, to ma znaczenie, że się będzie utleniać, 2 lata i tak nie będzie tego auta, nie? No okej. Okay. No tak. Masz rację. Masz rację. No dobra, można jeszcze o samym dyfrze powiedzieć, bo Lancery miały dwa rodzaje dyfra, AYC i dyfer pasywny, ale który był. Ty nagrywasz program o motorsporcie. Tu się nie używa aktywnego tylnego dyfra. Hello. No ale warto powiedzieć, że były takie rzeczy. No a to jest oczywiście to dyfer pasywny ze szperą płytkową. Tak. Kiedyś może o niej opowiem. W dodatku jest
taki, a aktywny jest taki. Tak, tak. Jest dużo dłuższy, ten jest żeliwny, aktywny jest aluminiowy. Tak, to prawda. I pękają obudowy. Tak, do tego półoś kosztuje 2000, a do tamtego 200 zł. 3500 kosztuje tego półoś. Już? Znaczy chyba, że mówisz o używanej, ale jakby wiesz, nowa nie, kosztuje 3, nowa półtora. Ja do 5-9 kupowałem zawsze za 2200. No nie, 3500, tam jakiś rabacik, to chyba 300 się udaje kupić nowo. Boli. Ale tam nie będzie podejścia znowu. Mam plan, żeby to włożyć w ogóle w ten sposób, nie? Mhm. Dać tu ewentualnie blachę i tu dokręcić, nie? Czy to po prostu wystarczy? Tak mówię, najprostsze rozwiązanie z reguły jest najskuteczniejsze. Deszczasz do tunelu, przygrywasz śrubkę i siedzi. Fajny ten, fajny kształt. Że tu tam po prostu ściankę. Że to Tomek ci się podoba? No, taki, wiesz, znowu te trójkąty. No, przy tym ostatnio, te trójkąty, no. Jakby tutaj u nas trójkątów ci nie zabraknie. No powiem ci tak, ja bym nie wiem, czy mi się przejmował jakby teraz mocowaniem. Jeżeli go potrzebujesz sobie cyknąć, to sobie cyknij. Pamiętaj, że tutaj zrobimy tego X-bara od rozpórek siedzenia. Myślę, że tutaj wtedy zamontujemy ten wydech i to będzie... Po... No dobra, to może właśnie też, żeby taki... się nie cackać tak, z tym, tak, tylko wsadzić tak. Tu jakąś blachę na sztukę, zrobić... Cyknij, jeżeli nie uważasz, że to jest jakby pozycja, która jest dobra dla no, no siatki, jest... dla wszystkiego, weź tu coś na razie przeheptaj, żeby to było w dobrym miejscu i budujmy resztę wydechu, a jakby zrobimy to, to zrobimy mocowanie wydechu i gra muzyka, dobra. Nie? Dobra, to ja do kica. Jako, że nie ogarniam nagrywania trochę, to Marek jest z drugiej strony, więc yo. Będzie dobrze. Ale to jest dziwnie, jak ty nie trzymasz. No. Jak to oglądać? Ej, ale powiem ci, że... Zresztą ci już powiedziałem wiele razy, ale wam tego nie powiedziałem. Jestem pod takim wrażeniem, jak to fajnie wygląda. Teraz... Nie, jakbyście nie wiedzieli, za co się płaci Radziowi, to właśnie za to, że on z taką prawdziwą, taką szczerością... No ja uwierzyłem, że to ci się podoba. Wiecie, ja dostałem tyle tego chleba. Ja nie wiem, co już robić z tym chlebem, który mi płaci Manej. Więc... Stare bułki, słuchaj. Ja już muszę je po prostu przewalać gołębią. Nie jestem w stanie tego przejść. Manej, od czego zaczynamy? Silnik już był ostatnio. Wchodzimy do środka, nie? No. Znaczy, od lewej czy od prawej? Bo prawda jest taka, że ciebie nie było jakiś czas, może dlatego to na tobie robi wrażenie, że tu wiesz, jakieś tam jedzące. Ale ja ci mówię, że autentycznie ja przestałem robić w tym rzeczy, w tym aucie rzeczy, jak doszedłem do wniosku, że już jest zrobiony materiał na kolejny odcinek. Radzia nie ma, więc nie robimy roboty, proste, nie? Miłe. Nie wiem, to dawaj od prawej strony może, bo... Prawa jest brzydsza, lewa jest ładniejsza, bo jest kierowca. No, ale to zostawimy na koniec, a mi się podoba, jak tutaj jest dużo do rzeczy z kitrami. O! Dawaj, dawaj, Marku, do nas. I teraz tak. To... teraz widać, po co te kuwety w ogóle zostały zrobione. No i tak, bo to one są, no. Wcześniej to po prostu była przestrzeń, teraz to wygląda wszystko logicznie. Czyli to, co jest ciężkie, jest bardzo nisko, no i jest bardzo z tyłu, akurat przez osią, więc to są idealne miejsca. No my już w którymś odcinku o tym mówiliśmy. To jest pompa wspomagania, to jest pompa centralnego dyfra. Pompa wody no nie jest trochę wyżej, ale jest za to blisko chłodnicy i taki był zamysł. Pompa wody jest elektryczna, bo to też warto powiedzieć. Tak, tak. Nie? No pompa wspomagania też jest elektryczna. Tak, no i pompa dyfrów, która też jest elektryczna. Jej! I żeby było śmieszniej, zbiorniczek do spryskiwaczy z pompką, która jest elektryczna. No. I zamysł jest taki, że tutaj jest miejsce na akumulator, który będzie elektryczny. No. Mój pomysł, nie wiem jeszcze czy go zrealizuję, ale na razie jest tak, że jestem przekonany, że tak będzie, jest zrobienie, bo zgodnie z przepisami wszystkie rzeczy, w których są jakieś płyny, paliwo, zbiorniki ciśnieniowe, oleje muszą być oddzielone od kabiny 1-milimetrową blachą. Mhm. I w związku z tym często robisz jakieś osłonone pokrywy, inne rzeczy, a ja po prostu mam w planach dać tutaj ścianę działową. Czyli takiego pick-upa. Takiego trochę pick-upa. I wtedy jak ta ściana działowa będzie, to ten zbiornik do spryskiwacza, który ma silniczki elektryczne, będzie idealnie na tej ścianie sobie mógł być, a on jako jedyny może być w kabinie zgodnie z przepisami. Nie? No i to też jest istotne, żeby on nie był gdzieś mocno skitrany, bo często trzeba dolewać. Nie? No ale wiesz, jakby też z tyłu, nie? 5 kilo wody, co by nie było. Nie, no sztos. I gaśnica jest w ewolucji Rally Cross tutaj, a w ewolucji, jak jedziemy z Radziem, będzie montowana też z przodu. Okej. Okay. Marku? Zasłaniesz się rurą. No. Okej. Okay. I pewnie jesteśmy cali biali. I w róże. Nie, jest dobrze? A operator kamery nie może mówić? Bo często jest tak, że jak się ktoś pyta o coś operatora kamery, to jakby jest tylko... Ja jako byłem operatorem, to mówiłem chyba, nie? Ale operator kamery nie jest dźwiękowcem, dlatego się nie odzywa. Okej, jest niemy. No dobra. Dobra. Może ręcznie, bo od tej strony będzie łatwiej go zobaczyć. Ręczny, pompka mała, 625, OBP. To
Tak. Fajnie przewody, to co mówiłeś wcześniej, że wchodzą wszystko pod, w tunelu, tak jest. Pod tunel, więc tutaj będzie tylko jeszcze wygląda. Czujnik ciśnienia i tu uwaga, ciekawostka, opowiem ci o tym, jeszcze ci o tym nie opowiadałem. Namęczyłem się z znalezieniem czujnika, który będzie pokazywał jakby ciśnienie standardowo na wyjściu z pompki, prawda? A czemu do mnie nie zadzwoniłeś? Z motocykli są przecież. Nie, ale tak? No, a gdzie to jest wyjście z pompki? Wyjście jest od przodu. Czyli gdzie? No, to jest wyjście z pompki. A skąd wiesz? No kurde, montowałem kilka razy. Kurwa, a ja zawsze montowałem normalne pompki, gdzie wyjście z tyłu, a nie z przodu. Nie, w większości tych pompek no jest zawsze. W Tiltonach jest zawsze normalnie. No to taka wskazówka dla was, bo to jest takie nielogiczne. Zupełnie. Jak nie wiecie, jak to działa, to trzeba jedną i drugą dziurwę zatkać paluchem. Tak. I wtedy. Ale ja nawet nie miałem podejrzeń, że wyjście jest tam, gdzie zawsze jest wyjście. W ogóle nie brałem pod uwagę, że może być inaczej. I dopiero no, uświadomiono mnie w sklepie Interraili, gdzie wyszedłem po prostu na kogo wyszedłem z awanturą, tam zadzwoniłem w ogóle, że mam po pierwsze pomylony opis, wiesz, jak winty, nie tak, no ale to może warto sprawdzić i dopiero jak sprawdziłem, okazało się, że opis nie jest pomylony, a że to jestem w błędzie, w tych pompkach jest dokładnie odwrotnie niż w Tiltonie. Wydaje mi, to zależy jeszcze od modelu Tiltona, ale trzeba też no najwyższy, powiedzieć, że ten, bo gimny? To jest, tak. Te pompki tego typu to jest Ewilwood. Wydaje mi się, że oryginalną pompą to był Girling. Okay. A to wszystko to jest podruba i we wszystkich tych podobnie wyglądających to jest dokładnie tak, że od przodu jest wyjście. No nie wpadłem na to, nie? Ja kiedyś też się zdziwiłem, ale to było kilka lat temu. Było mi strasznie głupio i tam zacząłem się trochę tłumaczyć, wiesz, w Interraili i akurat trzeba się rozumiem. Nie przejmuj się, to jest częsty problem. To jeszcze taka wskazówka do was, bo tu są gwinty stożkowe i tak w normalnym świecie polskim ciężko jest znaleźć tutaj coś, co się uda wkręcić. I w Interkarsie za jakieś 6 zł są przejściówki pod gwinty metryczne. Więc a to jakby kupiłem gwinty już dostosowane, aha. To się wkręca śruba, już jest git. I czujnik będzie tu, czyli w tym miejscu, gdzie jest normalny. Możliwe. Gwinty. Kiedyś było tak, że większość było na tych UNTP. NPT. NPT, okej. Okay. NPT. NPT i tak ciężko było cokolwiek znaleźć. Więc są przejściówki. No nic, zrobiłem z siebie głupka, ale udało się wyjaśnić. Zresztą ostatni tydzień jest w ogóle bogaty w okazję zrobienia z siebie, ze mnie głupka i było to zwieńczenie tego pewnego tygodnia. No. Zdarza się, no. Tak. Dobra, lecimy na tył. No dobra, z tyłu jest bałagan, bo w ogóle fiesta pierwsza jest ogrywana w nowym miejscu, nie? Bo ona została w naszym dziale wulkanizacji, ale ponieważ będziemy tutaj robili dział taki, wiesz, właśnie ślusarski i tak dalej, no to ona już stoi w docelowym dziale. No i teraz w końcu widać, po co te wszystkie otwory tutaj są. Nie wiem, Marku, widać? Widać? Tu jeszcze by trzeba było sobie widać, tylko wyobrazić, że to jest zamknięte, nie? Tak, no to opowiadam. Ja mam tutaj wskazówkę. Czyli to są wiatraki. A nad nimi jest chłodnica. Tutaj jest chłodnica. To jest półka, jak robimy jedzenie, herbata. Tak, tutaj będzie ciepło, jest tak. Fajnie. A to jest wylot z chłodnicy. Ta część, no. Tak, więc to wszystko jest zabudowane. I to już mówiliśmy wiele razy, ale jestem tak bardzo zadowolony, że jest to zrobione właśnie w ten sposób, a nie tradycyjnie, czyli dziurba w podłodze. Bo pod względem aerodynamicznym to naprawdę wszystko działa. Nie? Przed chwilą widzieliście, znaczy mam nadzieję, że będzie działać, ale w teorii powinno. Nie? Przed chwilą widzieliście podwozie, że tam to się wszystko pokrywa i właśnie całe podwozie w tym samochodzie jest już takim dyfuzorem. Czyli tutaj będzie po prostu bardzo duże podciśnienie, więc automatycznie stąd będzie wysysane. A poza tym zresztą zawsze w hatchbackach jest tak, że tylna ściana no to jest strefa podciśnienia. W coupe jest trochę inaczej, tam jest dopiero pod lampami. Tutaj też będzie spoiler, czyli gdzieś tutaj będzie nadciśnienie, więc no tu będzie cholernie... Idealne miejsce. Tak, no. Więc mimo, że ten otwór, nie wiem, nie jest duży, bo ktoś mógłby sobie wymyślić, że na przykład fajnie będzie w pionie to wstawić o tak i będzie okno takie duże na świat. No często tak się robi, dużo samochodów rally crossowych tak ma, ja nie chciałem tego z powodu środka ciężkości, nie? No, to chyba dla mnie największa wada montowania wielkiej, ciężkiej chłodnicy pionowo wysoko w bagażniku. Bo wiecie, bo chłodnica to chłodnica, ona waży, nie wiem ile, z 5 kilo? No to wiatraki ważą dobre 10, jeśli nie 12, a w całym układzie jest 20 parę kilo. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, nie? Że trzeba mieć na uwadze, że tu jeszcze im większa chłodnica, to tym więcej cieczy. Tak. A ona też waży, więc
kurczę, bardzo, bardzo fajnie. Jak dobrze, jak tak wpadniesz i tak wiesz, tak powiesz, kurde, ale to jest super, ale fajnie to manej zrobiliście, ale jesteście w ogóle super, super, super. Dawaj stary, niech to się nagra, no. No tak jest, naprawdę. To podziękujmy jest... też Radziowi za to, że się tak bardzo poświęcił, bo takiego bardzo, super. Bardzo. Bo takiego wiesz, super wskaźnika do pokazywania, co jest w samochodzie, to nie było na żadnym filmie. Generalnie już ustaliliśmy, że ja za darmo nie pracuję, dostaję dużo chleba. Suchego. No. Więc wiecie, to się wszystko spina. No i chyba ta część, która robi największe wrażenie. Zbiornik paliwa jeszcze. Aha, no to jeszcze zbiornik, to jeszcze robimy na zdjęcie. Z jego bardzo dumny. Tutaj się należy szczególne podziękowanie Zbyszkowi, który się ze mną zupełnie za darmo wymienił korek za wlewkę. Cyk. A wiesz, że to nowe jest bardzo drogie? No wiem. No. To wszystko, co ja ma już... znaczek ATL, jest bardzo drogie. Ja niewspółmiernie drogie. Ja już miałem wizję wycinania kółka z aluminium i spawania wieżek. Myślę, że byłoby to tańsze. To pana tysiaka kosztuje, no, ta sama wlewka, nie? Tak, to jest. Także fajnie, że się udało to zrobić bezkosztowo. Jestem mega zadowolony. No. No to wbijaj do środka, bo nam się za dużo tutaj osób na kadrze. Zmieścisz się? Czy jesteśmy na... Zmieszczę się, ale mamy jeszcze pedaliery, które bym chętnie też pokazał. A, w razie no to czego się nie przygotowaliśmy. No czy no one nie są zamontowane. No to ale iść po pedaliery. No są tutaj... tu. A, no to tak, już. To jest wersja pedalier już jakby taka, no jeszcze prototypowa, ale one już działają. Czyli jeszcze bez anody, nie? Jeszcze bez anody, tak, tak. Tutaj już mamy gaz z potencjometrem. No. Mamy... O, fajnie, on jest na sprężynie już. Tak, tak. No. Wcześniej chyba jeszcze nie. Nie, tak. No to już jest wszystko użyskowane i tak, tak dalej. Tu mamy balanser hamulców, który będzie rozdzielał siłę hamowania między przednimi a tylnymi hamulcami. To już jakby pracuje. No zetknąłem się oczywiście z problemem takim, że pompy OBP mają drobny gwint w popychaczu. Tak. I zobacz, jak ładnie, amatorsko, profesjonalnie dorobiłem. Nie, no bardzo ładnie. Cyk. A, super. Także już to się da zamontować. No i finalnie. Ale generalnie ten gwint idzie dosyć łatwo przegwintować. Więc nie jakby... chciałem tego robić, a brałem to pod uwagę. No. Ja przegwintowywałem, on się tak bardzo dużo nie różni i to daje radę. Właśnie z przegwintowywaniem gwintów, które się mało różnią, polega problem na tym, że się kończą zwoje na nich. No nie dobra, no nie jest to super profesjonalne, ale... I mniej więcej tak to będzie, myślę, że trochę dotnę tą kuwetę, żeby trochę podstopnica jakby głębiej weszła, no i to jest to, nie? Mówisz, fajnie, że musi wbić. No, może możecie na ten czas wyłączyć kamerę, bo to będzie śmieszne. Jak nie, to właśnie, broń Boże, nie wyłączę. By ostrzy obraz. Może wiesz, ty złamiesz drugą. Śmieszne to by było, jakby Radzio musiał się tam wbić teraz. Właśnie. Za stówę? Za stówę? Kurde, ja nie za stówę nie zarobię. Dobra, czekaj, trzeba się to trzymać. Dobra, uwaga. Dobra, czyli... Jak ulał! Stary, 4 kilo schudłem ostatnio. Właśnie po to, żeby się zacząć tu mieścić znowu. I teraz potrzebujemy dźwiękowca, on by taki specjalny dźwięk podłączył. Brum, brum. Dobra, to ja idę na... O, tutaj. Więc tak, pierwsza tajemnica, nie tajemnica, no ale jakby się ktoś zastanawiał, jak Manej z brzuchem się tutaj zmieści, no to kierownica jest zdejmowana. To ostatnio było jeszcze w prototypie. Tak. Zwróćcie uwagę, że cała kolumna jest prototypowa. To nie jest z Lancera, to jest po prostu z rurki. To nie jest kolumna, tylko to jest rurka Viva. Rurka Viva. Rurka Viva. Rurka Viva. Kurczę, to co mi się bardzo podoba, że kierownica jest praktycznie pionowa. Dawaj łapki. No. A tak normalnie, nie tak jak jeździsz zazwyczaj. No, tak, no wiem niestety, że tak jeździsz. A jak mam jeździć, tak? No. A to za mały ruch jest. Dobry ruch. Trzeba większy mak. Brakuje w tej gałkę sobie zamontuj. No, gałka kierowca, dokładnie. I tutaj podłokietniczek i cyk, no, szósera cieli. I bardzo fajnie. Tak, no, biegi są, wszystko jest ogólnie. No i to co kiedyś już opowiadaliśmy, dlaczego tunel jest taki wysoki. Zwróćcie uwagę, że no, wybierak stoi na tunelu, nie potrzebuje jakiś dystansu. On jest tylko podniesiony tyle, że instalator elektryczna będzie szła pod nim, nie? Także on jest tylko tyle zdystansowany. Dawaj Marko od tej strony, bo to fajnie widać. Tutaj jest łapka, dawaj prawą łapkę. No i wrzuć na bieg. No, to może być blisko, nie? Mhm. Na tej samej wysokości. Skrzynia będzie w H, także jest ten ruch potrzebny. O! O! Zaraz wyjdzie rzecz! Rzeczy, coś trzeba polać WD-40. Jedynka nie wchodzi, zapiera się o kierownicę. No zamiast i mam też taki, żeby pedaliery zamontować maksymalnie, na ile podstawnica pozwoli, po lewej stronie. A chciałbym tylko osiągnąć jakby tak przy hamowaniu na lewą nogę, żeby mieć pedał jakby blisko. Nie tak bardzo nogę wiesz w prawo, jak przy oryginalnych pedałach, nie? Jak widać, miejsce jest spoko, także to będzie fajnie działało.
O kolumnie jeszcze poopowiadamy, że ona jest łożyskowana, że to nie jest taka po prostu rurka. Tak, no jest łożyskowana. W ogóle łożyska bardzo ciekawe, bo to łożysko jest takie zaciskane mimośrodowo, także ona ma pewien stopniu regulacji jakby też wysunięcia i wsunięcia tej głównej sztycy. No jakby logo Viva, kurczę stary, normalnie urzekło to moje serce, nie? Ja się wychowałem na Vivi, a nawet na MTV, a potem MTV przestało być Music Television i została tylko Viva. I Popcorn jeszcze, takie czasopismo było. Było, pamiętam. I Brawo. Kiedyś moja mama, jak miałem wycinany wyrostek robaczkowy, zapytała mnie, czy kupić popcorn. Ja myślałem, że kupi mi popcorn do jedzenia, bo pija mi gazetkę. Więc... O, no widzisz. Tak, tak kiedyś było. Guziczki. Tak, guziczki, czyli staw od Ecomastera. Tak. Też jest wyświetlacz, ale to w sumie już było w lacerze, więc to nowości nie są. Jak już jesteś, Marku, tutaj, to zwróć uwagę, gdzie siedzi Manej. Tu jest dosyć bezpiecznie. To już jest fotel odsunięty o jedną dziurkę do przodu. Okay. On mógłby być o jedną dziurkę do tyłu i też zostawiam sobie jakąś tam regulację przód tym. Nie? I widzicie, teraz fajnie widać, jak te wszystkie rurki tutaj ze sobą korespondują, bo chronią jego głowa jest akurat w miejscu, gdzie auto jest najtwardsze. Więc jedna rzecz i klatka, no i ten słupek B-seryjny, który też ochrania, więc no kurczę, tutaj ten samochód jest atomowy, nie? Tutaj ten duży węzeł tego samochodu. Więc to wszystko teraz, co, nad czym myśleliśmy, jak to zrobić, to teoretycznie wygląda, że jest okej, no. Muszę sobie taki zimny fotel, taki wybrany. A powiedz mi, nie walisz łokciem tutaj? Nie. Czas, bo to czasem jest problem, jak jest wysoki krzyż w samochodzie i na przykład pałąk główny jest tutaj i gdzieś tutaj jest... Ja w Lancerze miałem ten kłopot, no. Tak, tak, ja sobie w Lancerze miałem zawsze obtuczony łokieć jakby po jeżdżeniu. No tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie jakby Marcin, właściciel firmy Schaeffler Rally and Racing, on jakby mocno pod siebie zrobił ergonomię tej klatki. Na dzień dobry, jak tam przyjechałem, powiedział, słuchaj, musisz mi zaufać, wszyscy są zadowoleni, ja mówię, dobra, okej. Okay. Ale generalnie faktycznie wsiadłem do tego auta z przymierzonym już kubłem. Nie było wtedy kolumny kierowniczej, tak spojrzałem, mówię, no szok, nie? Raz, że jakby łokieć idealnie. Dwa, że te rury, które idą tutaj, wiesz, na przestrzał w jeden słupek, także prawie w ogóle nie ma tego martwego pola. Pełen szacun. Nie no, małe WRC, no. Myślę, że wiesz co, takie jakby pod względem ergonomicznym porównać ten samochód do takich wórców z końca lat 90-tych, 60-tych. No to myślę, że tu jest dużo bardziej top niż tam było. Tamte samochody nie były tak bardzo, nazwijmy to, agrupowe pod tym względem. No ja myślę, że tutaj wiesz, jakby to ważne było, że założenia nie chciałem tutaj zbytnio montować takich zupełnie, wiesz, seryjnych części seryjnego samochodu, typu seryjny wybierak, jakaś tam, wiesz, rurka, coś na trytkę i tak dalej. No chciałem, żeby to było ładne, nie? Nie ukrywam, że to... Tym bardziej, że ten seryjny wybierak nie bardzo działa z kówką, nie? Bo tam są i plastikowe takie tulejki i te linki nie są takie mocne i ja pamiętam, że z tym seryjnym wybierakiem to były cały czas problemy w Lancerze i w końcu trzeba było i linki zmienić i tak dalej, i tak dalej. Bo to się po prostu nie spinało. Kurczę, no słuchaj, no dałbym ci posiedzieć, ale kurczę, no cóż mogę powiedzieć. Poczekaj, no może wejdę. Powinniśmy spróbować, moim zdaniem. To było naprawdę śmieszne, nie? Myślisz? Mhm. I na tym zakończymy? Tak, połowie, jak wypadniesz. Zakończymy na zasadzie takiej, że jak już tam wejdzie, to nie wyjdzie i to będzie koniec odcinka. O kurde, rozcinać klatkę, no trzeba by ją zdradzić. Ja bym czekał, aż ci się to zrośnie, nie? Jeśli się karmili, dziurka ewentualnie w kubełku, żeby tam dołem wlatywało co trzeba. Jakbyście spawali w odwozie, to ewentualnie pasy. Ale generalnie byłby cały czas na miejscu, cały czas mógłby coś podpowiadać. Nagrywać, no, racja live, to, 6 tygodni. To jest pomysł. Nie, finalnie staraliśmy się obrócić na tej obrotnicy, byś tu wypadł górą na bank. No w sumie tak. Chudy jestem, może bym wypadł. Ty byś nie wypadł, ale... To co? No. Mamy coś do dodania? Bo chyba nie chcę jednak wsiadać. Słuchaj, mamy do dodania to, że jest naprawdę gorąco z czasem. Mimo, że okres zimny. Mimo, że okres zimny. No i nie ukrywam, że tyłek mi się pali, nie? Generalnie tak jestem... No, ten ostatni okres był trudny po prostu. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie twoja wina przez twoją złamaną nogę, ale nie zmienia to faktu, że on się wydarzył, więc jakby jestem, twoje ulubione określenie stare, ja to kupuję, nie? Jestem w mocnym niedoczasie. To moje ulubione określenie. Tak, tak, tak jest. Tak, tak, no.
ale dzięki temu, stary, wyrównuje się twoja publikacja filmów. Tak, zbliżamy się. Ja czuję ten oddech na plecach. Uważaj, bo cię dogonię, no. Oby się nie przegonił. O, właśnie, dzisiaj Manny mówi, ty, może dwa odcinki nagramy, tak żeby, wiesz, było na dwa tygodnie. Nie, lecimy z jednym. Tak, to prawda, no. No dobra, to jeszcze może plany na najbliższy okres. Co tu zostało tak naprawdę? Żeby, no wygląda jakby już miał jechać. Z jednej strony nic nie zostało, z drugiej strony wszystko. Plan miałem taki, żeby przed oddaniem karoserii do malowania samochód był fizycznie złożony. Wszystko bez instalacji elektrycznej. Ty już, ja wiem, tam zajrzę tylko. Już wiem, że mi się to nie uda. O. Tylko weź tam ostrość na Manneya, a nie na kafelki. Ale on się zlewa z kafelkiem prawie, że no. Wiem, że to tak w 100% się nie uda, no ale jest zamysł taki, żeby złożyć tyle, ile damy radę. I faktycznie jakby ze 3 dni, 4 dni przed wyjazdem na Szwecję, to szybka, nocna akcja rozmontowania jakby tego, co się da odkręcić od karoserii. I będę liczył na to, że jak nas nie będzie, to się uda mi zdalnie zsynchronizować jakby pomalowanie tej karoserii. Więc mam w planach ogólnie to, że wiesz, jakby skoczysz do wypożyczalni, wypożyczysz lawetę, wpadniesz tu, wsiągniesz tu na lawetę, zabierzesz do lakiernika, potem odbierzesz i tak dalej. Nie? No tak. Skoro już z nami nie jedziesz. No słuchaj, no już rozminialiśmy, żeby sprzęgło przenieść w rękę w Mazdzie i będzie wszystko dobrze. Tak, przyczepa. No, ale tak, no zrobiło się gorąco, no nie ukrywam. No, ale wiedziałem, że tak będzie, także nie jestem zaskoczony. No dobra, no to co? Tyle chyba, nie? Kończymy? Tak, i oby do zobaczenia za tydzień. Cześć! Jo. Cześć! 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 Cześć, to cię gifa, bo nie jeden świeci.